Dzień dobry. Iwona jest już fajnie. Dobra. Okej. Okay. Czekamy. Dzień dobry, dzień dobry. Cześć dziewczyny. Czekamy na Iwonkę. O! Dzień dobry. Cześć. No, cześć. Cześć. O, już nam się dziewczyny zbierają. Jeszcze sobie tylko to... O! Tak, żeby mnie było widać i żeby ciebie było widać. Jeszcze może powiem, że my się w ogóle nie znamy. No nie. Nie znamy się tylko przez Instagrama. Spodobał mi się twój profil i pomyślałam sobie, ponieważ dziewczyny cały czas mnie zaczepiają, o to, żeby właśnie zaprosić kogoś takiego jak ty. No pomyślałam sobie, że jest ku temu okazja, bo mamy wiosnę, więc generalnie wszystko się budzi no do tak. życia i my też mogłybyśmy dostać takiego kopa, że tak powiem, no czasami jest potrzebna motywacja, prawda? Więc myślę sobie, że możemy sobie pogadać o różnych rzeczach właśnie z dietetyki i co nam to daje i dlaczego fajnie by było właśnie wykorzystać to, że mamy wiosnę, że może akurat to nas pchnie do tego, żeby było na nowo. No, to daję tobie głos. No więc witam wszystkie tutaj osoby. Widzę, że są tutaj też osoby z mojego kanału, więc pozdrawiam serdecznie te osoby, które ode mnie tutaj przyszły i pozdrawiam również osoby, które są tutaj zupełnie nowe. Ja się nazywam Iwona Wierzbicka i jestem dietetykiem klinicznym. Dietetyk kliniczny to taka osoba, która zajmuje się również chorobami, czyli to nie jest osoba, która tylko i wyłącznie odchudza, natomiast, bo tak się utarło, tak, że dietetyk to jest wtedy, kiedy my chcemy schudnąć, natomiast dietetyka kliniczna to jest taka działka, w której również możemy pomóc w chorobach typu Hashimoto, insulinooporność, czy inne choroby autoagresywne, w których medycyna jest bezradna i tutaj dietetyka kliniczna wkracza, czyli my tak jakby wychodzimy trochę poza kompetencje dietetyka i wchodzimy nieco w kompetencje lekarza, czyli jesteśmy w stanie również wskazać badania, które warto zrobić i jesteśmy w stanie zinterpretować te badania, natomiast również staramy się działać interdyscyplinarnie, czyli wtedy, kiedy trzeba, to oczywiście przekazujemy pacjenta lekarzowi i to jest fajne, że można współpracować w grupie, bo wtedy można osiągnąć najwięcej. Nam się często wydaje, że wystarczy, że my sobie zmienimy tylko dietę i to będzie dieta ubogokaloryczna i właśnie wiosna i będziemy się odchudzać i już po prostu całe nasze zdrowie, jak cudowna różdżka się tutaj jakby zadziałała i się naprawi, no niestety. Często tak to nie działa, dlatego też podkreślam, że potrzebne nam są tutaj działania holistyczne. No i dzisiaj sobie porozmawiamy o diecie, zaproponowałaś i temat Hashimoto, i odchudzanie, i menopauza, jest tego dużo. No, musiałobyśmy się, powiem Ci tak, trzy razy spotkać, żeby sobie o wszystkim porozmawiać. Tak. Dokładnie, moje dziewczyny takie tematy, że tak powiem, podrzucały, no więc ja jakby stwierdziłam, że może, że po prostu popłyniemy z flow. Co nam tutaj dziewczyny może podpowiedzą? Słyszę Iwonę, a nie widzę. Troszeczkę słabo Ci widać. No właśnie, nie wiem czemu. Znaczy jest ciemno u Ciebie, tak jak ja. No właśnie i ja nie wiem, dlaczego jest tak ciemno, bo właściwie mam wrażenie, że nałożył się cień, ale tylko dlatego, że są na tym cieniu komentarze. I teraz jak próbuję się przerzucić na górny ekran, to nic nie zmienia. Tak, tak, poproszę o 50 plus Hashimoto. Nie wiem, co to jest NT. Nie wiem, czy cokolwiek. Już widzę. Znaczy, no to tak jest, że niestety jak się jest u kogoś, to jest się na dole. Tak mi się wydaje. No właśnie, tak więc jest. Ja jestem na dole, mam nałożony cień i na tym cieniu są, ja widzę komentarze, więc ja siebie niezbyt dobrze widzę, ale ktoś pisze, że dobrze widać. To dajcie znać, czy mnie dobrze widać, bo ja faktycznie siebie widzę taką zacienioną. Jak troszeczkę się odsuniesz, to może jest lepiej, natomiast sądzę, że po prostu lepiej Ci czytać komentarze pewnie, jak się przesuniesz. Wiesz co, no nie wiem, ja siebie widzę całą, ale nie widzę siebie jasno, tak jak Ciebie widzę, bo na mnie jest blenda nałożona i komentarze, tak? Więc nie wiem, jak tutaj osoby, które są... O, widzę, że dobrze widać, no to super. Słuchajcie, chciałam... Najważniejsze, żeby słychać, tak.
Iwonka, no dobrze, je. Ale widać, czyli widać. Dobra, to już nic no to nie zrobimy. Najważniejsze, słuchajcie, jak chcecie mnie zobaczyć bez zacienienia, to zapraszam na mój kanał Iwen, Iwona Wierzbicka, więc tam będzie mnie widać w pełnej krasie. Ja myślę, że to jest kwestia Instagrama, który zaciemnił mnie, żeby po prostu było widać komentarze, więc najprawdopodobniej tak jest teraz. Natomiast później na nagraniu, które pewnie będzie dostępne u ciebie, będzie widać mnie wyraźnie, ciebie wyraźnie, a nie będzie widać komentarzy. Tak to działa. Więc słuchajcie, ważne, żeby na samym początku sobie powiedzieć, że ja nie jestem zwolennikiem odchudzania na wiosnę. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby trzymać swoją miskę cały rok, tak? Czyli my cały rok powinniśmy dbać. Tak jakbyśmy teraz, bo ja wiem, że ty się zajmujesz makijażem i też tak u ciebie na profilu jest after 40, tak? Czyli po 40. No tak. I wiesz, jak to jest. Jakby na przykład kobieta nie dba całe życie o siebie i nagle postanawia, że po 40 zacznie dbać. No to pewnych rzeczy, które się zadziały, już się jakby nie da naprawić, tak? Ale zawsze jest dobrze zacząć. Ja zawsze dziewczynom mówię, że nawet ta wiosna może być takim, wiesz, zastrzykiem. Ja też jestem za tym, żeby cały czas dbać o siebie i tak się staram robić. Natomiast czasami jest tak, że wiesz, gdzieś odpuścisz, a przychodzi wiosna i sobie dobra, wracam na dobre tory, tak? No pewnie, że tak, każdy dzień jest dobry i poniedziałek, i środa, wiesz, i 21 marca, nie? Ale równie dobrze 25 kwietnia. Dokładnie. Ja uważam, że warto zawsze zadbać o siebie, niezależnie od dnia. Jeżeli kogoś bardziej wiosna motywuje, bo mnie tak, nie motywuje to, że po prostu przyroda rozkwita, że słońca jest więcej, że jest ciepło, że jest dłuższy dzień, wiesz, jak jest, wtedy się bardziej po prostu chce, tak? I to jest ten dobry moment, żeby zacząć dbać o siebie. I to warto podkreślić, że powinnyśmy dbać każdego dnia, czyli nie da się jakby najeść na zapas, nie jeść na zapas, czyli na przykład teraz nie będę jeść przez miesiąc, żeby schudnąć, nie da się wyspać na zapas, no to są takie kredyty zaciągane, które później przychodzi nam spłacić, że tak powiem, odsetki. Z nawiązką. Dokładnie, z nawiązką. Więc jeżeli sobie pozwalamy na różnego rodzaju dziwne przekąski, jakieś takie produkty, które nie są dla nas pokarmem, lecz są tak zwanym misiem, który nas koi, bo wiesz, tak czekolada czasami w zimie przytula, nie? Wiesz, lampka wina wieczorem sprawia, że po prostu zapominamy o troskach całego dnia, które były. No niestety, to są konsekwencje, które my będziemy później ponosiły i są takie rzeczy, które są za darmo, a które przynoszą ogromne, spektakularne efekty i zarówno, jeżeli tutaj będziemy teraz mówić o osobach, które myślą o tym, że chciałyby schudnąć, bo jest wiosna, zarówno u tych osób, które mają menopauzę lub zbliżają się do tego okresu i zastanawiają się, co to będzie, i zarówno u osób, które mają Hashimoto, więc to są rady uniwersalne, o których teraz tutaj powiem. Bo nam czasami tak się wydaje, że jak jesteśmy w tej grupie, to nie jesteśmy w tej, że to będzie konkretna rada dla tej grupy, to znaczy, że ja już jakby się nie klasyfikuję do tej. Więc taka pierwsza rzecz, która jest najważniejsza, to jest sen. Powinnyśmy się wysypiać. No i tutaj na pewno też powiesz coś na ten temat. Chciałabym, żebyś też w tej sprawie zabrała głos. No bo przecież brak snu widać na pewno na twarzy, tak? Ciężko jest to nawet ukryć makijażem. Ależ oczywiście sen to jest podstawa, tak? Bo w czasie snu my odpoczywamy, my się regenerujemy, także sen to podstawa jest. No właśnie, więc jeżeli my się nie wyspimy, jeżeli mamy worki pod oczami, no to okej, możemy sobie nawet tam rozświetlacz nałożyć, ładnie wyjdziemy na fotografii, ale już na żywo będzie widać po prostu tą oznakę czasu i to jest coś, co nas najbardziej postarza właśnie, brak snu. Najbardziej postarza nasz organizm, naszą twarz, to widać po nas. Kolejna rzecz, która jest bardzo istotna, brak snu bardzo negatywnie wpływa również na gospodarkę glukozowo-insulinową, co oznacza, badania tutaj pokazują, że osoby, które zarywają noc, które śpią za krótko, które śpią takim snem przerywanym, no ten sen przerywany z różnych powodów może być, nie liczymy tutaj kobiet, które mają małe dzieci, tak? Bo to jest taki okres przejściowy, on nie będzie trwał wiecznie. Natomiast czasami mamy różne problemy ze snem i one wynikają z różnych rzeczy, na przykład alkohol bardzo zaburza ten sen, wybudza nas, śmieciowe jedzenie też tak może zadziałać.
Badania pokazują, że osoby, które mają takie problemy ze snem, niestety częściej są otyłe i niestety częściej mają problemy hormonalne. I teraz my możemy trzymać dietę, możemy liczyć kalorie, możemy mieć super wszystko wyliczone i będą dwie identyczne osoby, które tak samo trzymają dietę i jedna z tych osób będzie się nie wysypiać, a druga będzie się wysypiać i chodzić spać z przysłowiowymi kurami, tak jak ja, 21:30 do łóżka, nie? Dlatego też raz odmówiłam live'a tak późnego. To jest po prostu moja pora chodzenia spać, ja wstaję 4:00, 5:00 rano. Ale właśnie mnie to strasznie, słuchaj, zaciekawiło, dlaczego ty tak po prostu pracujesz, czy tak sobie ustawiłaś dzień, bo... Wiesz co, ja kiedyś pracowałam do 4:00 nad ranem, zawsze było dużo rzeczy do zrobienia, więc zarywałam noc i pracowałam, bo wydawało mi się, że to jest istotne, ale no wstawałam 7:00, 8:00, a teraz wstaję o 4:00, więc jeżeli ja sobie wezmę 4 godziny z rana zamiast 4 godziny wieczorem, zobacz, mamy to samo, tak, ten sam dzień, a jednak jak wstaniesz rano, to i widzisz wschód słońca i dłużej cieszysz się jasnością. I tutaj znowu kolejny raz muszę się powołać na badania, które pokazują, że my jesteśmy bardzo mocno zsynchronizowani ze słońcem. Nasza gospodarka hormonalna zależy od słońca. Cykl menstruacyjny zależy od słońca i od księżyca. I wiesz, to, że ty rano masz możliwość zobaczyć to czerwone, wstające słońce, jest tak niesamowite dla naszego organizmu, jest tak zbawienne, że wiesz, lepiej jest funkcjonować za dnia niż funkcjonować w nocy, nawet jeżeli nam się wydaje, że jesteśmy nocnymi markami. Mhm. Czyli po prostu z przekonania to robisz. Wstajesz, bo tak ci się wydaje, że tak jest dobrze dla ciebie. No i tu mnie zainspirowałaś, bo może nie o 4:00, no ale będę próbować wstać wcześniej niż wstaję w tej chwili, słuchaj. Bo właśnie... Wiesz co, pamiętam taki przełomowy moment, kiedy pisałam wykład, który miał się odbyć, szukałam badań na ten wykład i znalazłam jedno, drugie, trzecie, piąte i dziesiąte badanie, wiesz, już przy 10. badaniu zamknęłam laptopa, które pokazały, że istnieje absolutna zależność pomiędzy siedzeniem do późna, pracą zmianową, ekspozycją na niebieskie światło, czyli to, które mamy z komputerów, z telewizorów, ze smartfonów, z LED-ów w domu, a występowaniem nowotworów u kobiet, nowotwory piersi, a więc również i endometriozy również tutaj były z tym połączone i również problemy z tarczycą, więc i Hashimoto. Tak, więc widać, że ta nocne posiedzenia, nawet jeżeli my mamy takie poczucie, że od dawna jesteśmy nocnymi markami, badania pokazują, że niestety, ale ekspozycja na to światło sztuczne, które my dziś mamy, kiedyś to ludzie siedzieli przy ognisku i przy świetle księżyca. Natomiast nie przy LED-ach, tak? Więc to sprawiło, że zamknęłam komputer i powiedziałam, że szkoda mojego życia, bo niestety statystyki dotyczące nowotworów są brutalne. 50% osób, które choruje na nowotwór, umrze. Więc jeżeli zachorujesz na nowotwór, no masz 50% szans, albo będziesz zdrowa, albo chora. Więc ja jestem zwolennikiem zawsze profilaktyki. Dlaczego mam doprowadzić organizm do stanu, w którym... No wiesz, ciężko się w takim stanie pozbierać czasami tak psychicznie, nie? I tak wierzyć, że jeszcze to się wszystko uda. Wiesz co, tutaj jeszcze dziewczyny piszą, cześć dziewczyny w ogóle, bo ja tutaj tak rozmawiam i tylko zerkam na komentarze i tutaj pisze dziewczyna, niestety po menopauzie problem ze snem, hashi i nie, NT to jest, nie wiem co... Wyniki ok, staram żyć zgodnie z zasadami Ivan, ale sen poniżej 7 godzin nic nie pomaga. Ale sen poniżej 7 godzin to też chyba nie jest problem, dlatego że tak mi się wydaje, że im człowiek jest starszy, tym tego snu mniej potrzebuje. Czasami ludzie się wysypiają i śpią 7 godzin i 6,5. Czyli... Wiesz co, no tutaj akurat badania są na ten temat, które pokazują, że taką ilością snu, która jest dla nas wystarczająca, wiadomo, że one są uśrednione, to jest 7-8 godzin, 7-8, tak? Czyli osoby, które śpią mniej niż 7 godzin, są bardziej narażone na różnego rodzaju choroby, dlatego że nasila się stan zapalny, czyli jakby 6 godzin nie wystarczy na naszą regenerację. Zauważyłam, że osoby na przykład, które przechodzą na dietę niskowęglowodanową, to jest na przykład dieta ketogeniczna, tak, czy dieta paleo, tak, to są osoby, którym często wystarcza 6-6,5 godzin snu. Natomiast my musimy mieć takie poczucie, że my się kładziemy do łóżka, zasypiamy i budzimy się rano wyspani. Bo jeżeli my mamy tak zwany efekt zmartwychwstania, albo sami nie wstaniemy, jeżeli budzik nie zadzwoni, to nie jest faktycznie tyle, ile my tego snu potrzebujemy. I tutaj też pada pytanie, w jakich godzinach najlepiej spać. Więc najlepiej spać wtedy, kiedy zaczyna słońce zachodzić. Czyli po prostu my widzimy to czerwone światło, ono zachodzi i po zachodzie słońca idziemy spać. Później słońce wschodzi,
i my wtedy wstajemy. Czyli jakby zimą potrzebujemy nieco więcej tego snu, a latem na pewno będziemy potrzebować nieco mniej tego snu, ale tak samo jest z pożywieniem. Zimą potrzebujemy więcej, latem potrzebujemy mniej. To samo widać po kotach i po psach, które, jak ktoś ma kota, to wie, jak on zimą wygląda, a ja wygląda latem. I oczywiście, że nie jest tak, że jeżeli ktoś śpi 6,5 godziny i się w sumie to wysypia, że będzie miał jakieś problemy, to jest tak jak mówię, sprawdź, czy jeżeli kładziesz się spać, to rano naturalnie, samodzielnie wstaniesz, czy jest ci potrzebny budzik, dokładnie. To jest bardzo ważne. Bez budzika my powinniśmy się obudzić. I jeżeli pojawiają się problemy podczas menopauzy, czy w takim wieku już późniejszym ze snem, to bardzo ważna rzecz. Im jesteśmy starsi, tym mamy więcej procesów zapalnych w organizmie, tak? Już, że tak powiem, więcej żeśmy się najedli tych śmieciowych produktów, już więcej w swoim życiu przeżyliśmy, czasami też mocniej się stresujemy, jesteśmy bardziej podatni na taki negatywny przekaz, więc to, co my możemy zrobić, żeby lepiej spać, to przede wszystkim poszukać tych stanów zapalnych, zastanowić się, czy to nie jest tak, że nam coś szkodzi. Paradoksalnie mogą nam szkodzić rzeczy zdrowe, bo wiele osób ma problem z nietolerancją histaminy, czyli mogą nam szkodzić produkty kiszone, czekolada, produkty dojrzewające, produkty nabiałowe, czyli sery, maślanki, kefiry i tak dalej. No i absolutnie alkohol. To jest bardzo ważne. Musimy zrezygnować z tej wieczornej lampki wina. To jest bardzo częsta przyczyna niestety wybudzania. I wiedząc o tym, jak istotny jest sen, a mimo zastosowania tych wszystkich rzeczy, wieczornego spaceru, jakiejś lampki takiej wyciszającej, czy jakiejś takiej świeczuszki, która też wprowadza nam klimat, zapachów lawendy, nie możemy spać, to tutaj sugerowałabym zastosowanie suplementu, który będzie miał w składzie melatoninę i ocenienie, czy przypadkiem po tej melatoninie nie będzie nam się lepiej spało. Zresztą też badania pokazują, że suplementacja melatoniny zapobiega nowotworom, więc widać, że kolejny raz sen i nasze zdrowie są bardzo mocno ze sobą powiązane. Tak, jeszcze tutaj jest pytanie, to kiedy jeść pierwszy posiłek, jeżeli tak się wcześniej wstaje? No powiem Ci, to jest bardzo ciekawe pytanie i tutaj muszę obalić mit, bo wprawdzie badania pokazują, że my najlepiej tolerujemy posiłki, czyli znowu powołam się na dwie grupy. Możemy mieć jedną grupę, która będzie jadła przysłowiowe cztery posiłki i drugą grupę, która będzie jadła przysłowiowe cztery posiłki. I teraz jeżeli ta pierwsza grupa będzie jadła w ciągu dnia, kiedy świeci słońce, chodzi mi o czas świecenia słońca według czasu słoneczno-księżycowego, a nie czy my je widzimy, czy nie, tak? Niezależnie od zachmurzenia. I grupa osób, która będzie przesuwała te posiłki na przykład na takie późniejsze, ale też cztery, to ta, która będzie jadła w ciągu dnia, będzie szczuplejsza. I kolejna rzecz, są takie fajne badania u osób, które mają insulinooporność i u osób, które mają cukrzycę, porównanie dwóch posiłków i sześciu posiłków przy tej samej kaloryczności. No jak myślisz, które były lepsze? Który schemat? No z tego, co mi się wydaje, to sześć. No właśnie, okazało się, że dwa. Że dwa. Dlatego, że dwa. Ma pewnie jakby organizm czas na to, żeby je strawić i jest przerwa, tak? Dokładnie tak. I tego nie bierzemy pod uwagę. Tutaj są takie mity. Wstajesz, od razu zjedz, a później jedz co 2-3 godziny, a najlepiej cały czas jakieś małe przekąski, jeszcze fit przekąski. To jest tak zgubne, jeżeli w ogóle myślimy o odchudzaniu, jeżeli myślimy o zdrowiu. I te schematy odżywiania IF, czyli intermittent fasting, polegające na tym, że my mamy to okno żywieniowe, to są najlepsze schematy odżywiania, więc jaka dieta? Najważniejsze taka, jaka nam służy. Ja zawsze powtarzam, sprawdź, czy nie masz po diecie pierdów, bo jeżeli ty zjesz coś i nagle masz brzuch jak balon i po prostu z trudem powstrzymujesz zwieracze, żeby nie wypuścić bączka, to nie jest najlepszy sposób odżywiania dla ciebie. Dlatego jednym osobom bardziej będzie sprawiała przyjemność i służyła dieta na przykład wegetariańska, innym wegańska, jeszcze innym paleo, jeszcze innym ketogeniczna. Natomiast kluczowe wydaje się zachowanie tych długich odstępów między posiłkami, między 4 a 6 godzin i powinniśmy w ciągu dnia zjeść no tak za 3 posiłki, a wcale nie te 4 do 6 posiłków. Więc mój pierwszy posiłek najczęściej jest o godzinie 7-8, czyli jak wstanę sobie o 4, to nie mam posiłku, też nie potrzebuję tego posiłku. Ważne, żeby skończyć jeść tak gdzieś około godziny 18,
biorąc pod uwagę, że idziemy spać 21:30. No tak. Okej. A co z teorią o różnych chronotypach? No właśnie, to już powiedziałam, że są chronotypy i faktycznie może tak być, że jesteśmy chronotypem sowy i faktycznie genetycznie gdzieś tam mamy zakodowane, że bardziej funkcjonujemy w nocy. Natomiast ja tutaj zawsze podkreślam, że człowiek w nocy nie widzi. My nie mamy wzroku wilka, my nie mamy wzroku sowy, tak? Wiele osób, jak jest już starszych, to w ogóle cierpi na tak zwaną kurzą ślepotę. Czyli pierwsza rzecz, że my wieczorem, żeby cokolwiek zrobić, potrzebujemy światła, więc te pierwotne ludy brały tą taką maczugę nasączoną ogniem i szły w świetle księżyca ewentualnie polować, zasadzać się i tak dalej. Tak? I ten chronotyp mówi tutaj o tych plemionach, gdzie tam jeden czuwał i oni przy tym ognisku pilnowali, żeby ich coś tam nie zjadło. Faktycznie tak jest, ale dzisiaj to my czuwamy, bądźmy szczerzy, przy Netflixie, przy Facebooku, przy Instagramie, przy HBO, czy tam nie wiem jeszcze przy czym, przy wiadomościach, tak, przy komputerze, to jest nasze czuwanie. Tak, tak, bardzo często też mają ludzie po prostu telewizory w sypialniach, prawda, i bez tego telewizora nie są w stanie zasnąć. Live będzie zapisany, tak. I to też jest właśnie no, problem jakby dzisiejszych czasów, tak? No właśnie. Tak. Więc jeżeli my mówimy o takim chronotypie, to po pierwsze my nie mamy dzisiaj tego światła, które mieliśmy kiedyś, czyli ogień i księżyc. Druga rzecz, że my nie widzimy w nocy, tak? To jakby dla mnie jest taki wyznacznik tego, że my nie funkcjonujemy w nocy. I kolejna rzecz, że no, a jak się mają tutaj badania, które pokazują, że nowotwory, częstość ich występowania, w szczególności hormonozależnych nowotworów, jest skorelowana dodatnio z osobami, które w nocy mają taki tryb, tak? Czyli na przykład pielęgniarki, no to jest niestety, o tym się rzadko mówi, ale WHO też klasyfikuje pracę zmianową jako potencjalnie rakotwórcze, bo wiadomo, jak praca w nocy, w świetle, zaburzającym rytm nasz dnia i nocy, wpływa na nasz organizm. Więc jeżeli my będziemy się powoływać na to, że mamy chronotyp nocny, a jednocześnie wiemy, że jest większe ryzyko nowotworów, wiemy, że jest większe ryzyko insulinooporności, wiemy, że jesteśmy bardziej podatni na negatywny przekaz, więc bardziej się stresujemy, w konsekwencji mamy więcej kortyzolu, w konsekwencji jesteśmy jeszcze bardziej otyli. Tutaj Beniula, warto pilnować 5 posiłków w ciągu dnia i spożytych tak, jak nasz tryb życia wygląda. No właśnie tutaj z tego, co się dowiaduję od Iwony, to jest to mit, tak? Bo... Tak, jest to mit. Tym bardziej, że weźmy pod uwagę, jest to tyle i tyle osób, więc być może tutaj się, nie wiem, czy są dziewczyny, czy chłopaki, też są, ale i wypowiedzcie się odnośnie jelit. Ja mam takie wrażenie, że dzisiaj co druga osoba, w szczególności to dotyczy kobiet, mężczyzn nieco rzadziej, ma problemy z jelitami. Ma tak zwany syndrom jelita nadwrażliwego. Ma przelewanie, ma gazy, ma wzdęcia, ma takie wrażenie, że co by nie zjada, to brzuch jest jak balon. To jak w tej sytuacji możemy jeść co 2-3 godziny? Jeżeli mamy zjeść 5 posiłków i załóżmy jest to od godziny 7 do godziny 18 czy 19, to faktycznie musielibyśmy jeść co 2-3 godziny. To oznacza, że nasz organizm nie ma szans na to, żeby się oczyścić, nie ma szans na to, żeby w tych jelitach zrobiło się pusto. I są takie podręczniki dla studentów medycyny, stamtąd są również te schematy odżywiania i słuchajcie, to jest niesamowite, bo podręczniki dla studentów medycyny podkreślają, że okres między posiłkami wynosi od 4 do 6 godzin. To są podręczniki medycyny i w tym czasie w organizmie wytwarza się insulina, która ma za zadanie pozbierać energię, która została skonsumowana i odłożyć do komórek. Więc jeżeli ty jesz co 4 godziny, to ty jesteś w fazie wydzielania insuliny. Jeżeli zatem mówimy o osobach, które mają problem ze schudnięciem, to nie mogą być w fazie insuliny, bo insulina jest hormonem budującym, odkładającym w tkanki tłuszczowe. Ty musisz zejść z tej insuliny, żeby twój organizm uruchomił glukagon i procesy energetyczne z tkanki tłuszczowej. A żeby to osiągnąć, to minimum przerwa musi wynosić od 4 do 6 godzin między posiłkami. Kolejna rzecz to są jelita. I jeszcze też powiem odnośnie tych jelit. Jeżeli przelewa się w jelitach, jeżeli jest problem z jelitami, to tutaj absolutnie widać korelację ze stanem zapalnym. Czyli jeżeli źle się dzieje w jelitach, to źle się dzieje w całym organizmie. Jeżeli tam się przelewa, to jest stan zapalny w całym organizmie. Czyli, a stan zapalny to Hashimoto. A Hashimoto
No właśnie, co wtedy? No właśnie wtedy trzeba wprowadzić te zasady. No właśnie wtedy trzeba jeść rzadziej, zachować dłuższe przerwy. Można spróbować diety rozdzielnej. Ja o tej diecie rozdzielnej też piszę dokładnie w naszej aplikacji mobilnej Pogotowie Dietetyczne. Tam w poradniku wszystko to sobie można też przeczytać. W ogóle to jest super pomocna aplikacja, więc ją polecam. I dieta rozdzielna bardzo się sprawdza w przypadku problemów z jelitami. Czyli przykład. Na śniadanie jemy jajka albo kiełbaski, albo jakieś o dobrym składzie. Absolutnie musi być dobry skład. Czytamy etykiety. Parówki. Ja wiem, że parówki to są uważane za najgorsze zło, ale dzisiaj jesteśmy w stanie znaleźć produkty, które są bio, eko, produkowane z czystego mięsa, z ekologicznego mięsa, bez żadnych dodatków, więc popatrzmy też w takim kierunku. Też tak kiedyś było, że przecież babcie, dziadkowie salceson jedli, nie? My tak dzisiaj, bo to jest takie jedzenie, ale to jest takie nasze staropolskie, na tym funkcjonowali nasi babcie i dziadkowie. I to możemy sobie zjeść na śniadanie z warzywami. Na obiad możemy zjeść jakiś kawałek mięsa, na przykład i warzywa, a na kolację możemy zjeść węglowodany, czyli jakieś kasze, warzywa skrobiowe. To jest najlepszy schemat odżywiania dla osób, które mają problem z jelitami. W ogóle, jeżeli ktoś ma problem z jelitami, to najlepszymi dietami jest paleo, dieta ketogeniczna i dieta niskowęglowodanowa w schemacie IF. Natomiast jeżeli ktoś ma problem z jelitami, no to niestety na dietach wegetariańskich, wegańskich często te jelita jeszcze bardziej cierpią. No ale tak jak mówię, tutaj każdy musi własne decyzje podjąć, bo czasami nie mamy zgody na taką dietę. No i niestety gdzieś tam stawiamy sobie na szali nasze zdrowie z tym, jakie mamy przekonania. Czyli mniej jeść. Rzadziej. Rzadziej też. Nie tyle mniej, co rzadziej po prostu. Większe, dłuższe przerwy pomiędzy posiłkami robić. O, proszę, to teraz będę wiedziała. Coś tutaj jeszcze dziewczyna pisze. Ostatnio nie mam ochoty na jedzenie, mimo że czuję głód. Dlaczego? Czy to może być stres, jeśli nie zjem nawet na siłę? To jest mi słabo. Widzisz? No, ale ktoś tutaj pisze, że od roku je dwa posiłki dziennie i minus 20 kg. Powiem Ci, Sylwia, że to tak też działa, że czasami my możemy niewiele zmienić w naszej diecie, ale zgrupujemy sobie te posiłki do dwóch zamiast do pięciu i nagle cud się staje, nagle zaczynamy chudnąć, czyli my nie musimy czasami rezygnować z rzeczy, które lubimy. Wystarczy po prostu rzadziej jeść. I to też bardzo ważna rada dla kobiet, bo kobiety lubią jeść jak kurki. Czyli tak, wiesz, tak poskubać, tak poskubać, żeby nie tak za dużo, bo to jest takie mało kobiece i to jest też takie, powiedziałabym, no kurczę, no jak ja od takiej małej ilości tyję, to jak ja mogę zjeść dużo, tak? No czyli tak. Gdzieś musimy się przełamać, bo jak to powiedział Einstein, że szałem jest robić ciągle to samo, oczekiwać innych efektów, więc może powinniśmy wyjść z tego schematu, w którym tkwimy i co roku robimy to samo i po prostu zacząć się cieszyć jedzeniem, jeść to, co lubimy, to, co nam służy, to, co nam jelita podpowiadają, że jest dla nas dobre, ale po prostu najadać się do syta, czyli jeść rzadziej, ale najadać się do syta. Po pewnym czasie nasz organizm zacznie podpowiadać, ile my potrzebujemy zjeść. I teraz, jeżeli ktoś mówi, że nie ma ochoty w ogóle na jedzenie, no to tutaj jest różnie, może być to kwestia stresu, może być ta sytuacja, którą mamy dzisiaj w kraju, może być za dużo wiadomości negatywnych, może być jakieś takie wewnętrzne przeżywanie czegoś, więc warto by było tutaj pod tym kątem popatrzeć. Czasami jest to jakiś rodzaj kary dla naszego organizmu, też trzeba by było się zastanawiać, za co próbujemy siebie ukarać. Wiesz, to jest, wchodzimy też w taki aspekt trochę psychologiczny, bo ja zawsze podkreślam, że my musimy coś robić dla naszego ciała i dla naszego organizmu z miłości do siebie, a nie z nienawiści. Jeżeli ja popatrzę w lustro i powiem, ty gruba świnio na przykład, przepraszam za określenie, ale tak jest, to jaką mam motywację do tego, żeby chcieć coś ze sobą zrobić tak porządnie i tak, wiesz, no to tak jakbyś dziecku powiedziała, ty to jesteś tuman jeden. No i co, myślisz, że to dziecko weźmie się teraz do roboty i zacznie się uczyć? No nie, właśnie najlepiej działać poprzez pozytywne wzmacnianie, więc jeżeli my dla siebie powiemy, okej, widzę jak jest, akceptuję ten stan rzeczy, a teraz z miłości do swojego ciała małymi krokami będę zmieniać i pójdę w dobrą stronę, tak? I nawet jeżeli mi się nie uda schudnąć, to efekt będzie taki, że zrobiłam coś dobrego dla siebie. Bo jeżeli ktoś ma dziecko, to nigdy nie nakarmi go pączkiem przed obiadem, tylko najpierw poprosi, żeby zjadł obiad, a jeszcze ewentualnie, jak zostanie miejsce, to zje pączka. A co robimy my, kobiety? Pączusia zjemy w pierwszej kolejności. Więc to jest takie, wiesz, podświadome, nie szanuję siebie, nie dbam o siebie, nie kocham siebie.
Czy jest możliwe, że przy częstym, to jest 4-5 posiłków dziennie, jest się bardziej głodnym niż po dwóch, trzech posiłkach dziennie? Oczywiście, że tak, tak to działa. I nawet mnie się wydaje, że to jest spisek koncernów farmaceutycznych, dlatego że koncerny farmaceutyczne to bardzo często, no, warto sobie to prześledzić, czyli ci, co produkują leki na cukrzycę i te wszystkie leki w insulinooporności, to są bardzo często firmy powiązane z tymi, które produkują płatki śniadaniowe i te wszystkiego rodzaju takie, wiesz, przegryzki, przekąski. I teraz, jeżeli my usłyszymy informację, że mamy takie rzeczy pełnoziarniste od samego rana jeść, a one napędzają głód, bo pod wpływem tego wytwarza się insulina, to będziemy jeść 5 razy dziennie i ciągle będziemy głodni. Więc trzeba by było zaryzykować i przerzucić się na posiłek, który ma dużo białka, dużo tłuszczu, dołożyć do tego warzywa, orzechy, polać sobie oliwą. Tak się najeść do syta. I nagle się okaże, że nie jesteśmy głodni, dlatego że nasz organizm potrzebuje tłuszczu. Tłuszcz to jest budulec naszego mózgu, tłuszcz to jest budulec komórek, pod wpływem cholesterolu lepiej się myśli. Nawet przecież badania pokazują, że można wycofać się z demencji starczej, można poprawić funkcjonowanie w chorobie Alzheimera czy Parkinsona właśnie poprzez wprowadzenie cholesterolu do diety, a to jest przecież składnik przez kobiety znienawidzony, bo przecież ojoj, tłuszcz ma takiego GPS-a, to on pójdzie na pewno w tłuszcz i na pewno będzie na pośladkach. Nie w piersiach, tylko na pośladkach. Oj, u mnie to by mogło właśnie pójść w pośladki, a nie w piersi. Widzisz? Słuchaj, jest tutaj jeszcze taki komentarz, ale nie każdy ma na odwagę, ja mam niedowagę i przy okazji dysbiozę. I co mam zrobić? Jeżeli mówimy tutaj o niedowadze i o dysbiozie, należałoby sprawdzić również pasożyty, bo to może być przyczyna. To jest tak niedoceniany problem i tak rzadko diagnozowany. Lekarze nie chcą na to kierować, a bardzo dużo osób jest zakażonych glistą ludzką. Owsiki to już jest co druga osoba może ma. Chociaż wiesz, ciężko nam sobie wyobrazić, bo przecież to choroba dzieci, ale zapytam się, kto tutaj z oglądających teraz tego live'a kiedykolwiek badał się pod kątem owsików, robiąc sobie Ja nigdy. przyklejanie folijki w okolicy odbytu, żeby no, wysłać do badania, czy nie ma tam jaj. Jeśli chodzi o glistę, to bada się iskał, ale również należałoby zbadać z krwi, więc przyczyna może leżeć w pasożytach. Mam pacjentów, którzy mają kilkanaście lat pasożyta, bo na przykład są zakażeni toksokarozą, czyli glistą psią kocią, a zwierzęta mieli w dzieciństwie, a dzisiaj mają 40 lat, cierpiąc całe życie na różnego rodzaju dolegliwości. Więc wiemy, że możemy mieć takie zakażenie pasożytnicze od wielu, wielu lat i nigdy nie przyszło nam do głowy, żeby to sprawdzić. I to jest bardzo częsta przyczyna niedożywienia, dlatego że choćby taka Giardia lamblia, to jest taki malutki pasożyt, który uszkadza nam kosmyk jelitowe, więc my jemy, ale tak na dobrą sprawę nie wchłaniamy. Tak? Nawet możemy nie widzieć resztek pokarmowych, bo enzymy trawienne się wydzielają, natomiast nasze kosmyki nie potrafią tych składników odżywczych wchłonąć. Więc warto by było tutaj skonsultować się na przykład z parazytologiem. Padło też pytanie, jak się nazywa aplikacja z dietą rozdzielną. To jest aplikacja, która się nazywa Pogotowie Dietetyczne, ale ona nie ma tylko diety rozdzielnej. Tam są i encyklopedia dietetyczna, wiedza, i również jadłospisy, i w histaminie, i w insulinooporności, i protokół autoimmunologiczny, i paleo, i keto. Pogotowie dietetyczne, ja już sobie ściągam. To jest takie. To, przepraszam, to. Tak, To. to jest to. No to sobie pobieram. Także dziewczyny, zachęcam. Zobaczcie, że dużo fajnych rzeczy się można dowiedzieć. A też fajne pytanie tutaj jest, czy kaloryczność tych dwóch, trzech posiłków ma być taka jak pięciu? Dokładnie tak, właśnie tak. Chodzi o to, żeby te kalorie z całego dnia zbilansować w dwóch, trzech posiłkach. Kobietom bardziej jednak doradzam, żeby to były trzy posiłki, bo wiele kobiet ma rozregulowaną gospodarkę hormonalną, więc łatwiej jest nam się najeść w trzech posiłkach, łatwiej jest uzupełnić wszystkie składniki odżywcze niż w dwóch posiłkach, bo to też jest istotne. Jeżeli myślimy o menopauzie, odchudzaniu, Hashimoto, to priorytet, odżywić organizm, odżywić go, tak? No jak my możemy zapewnić wszystko do funkcjonowania organizmu, jeżeli my rano funkcjonujemy na jakichś płatkach z mlekiem, sterylizowanym, tak, UHT,
Później sobie zjadamy jakąś kanapkę z Biedry albo z Lidla, albo No nie wiem tak. skądś, tak zwanej piekarenki wypiekaną z mas piekarniczych. Później coś na szybko złapiemy. Później jeszcze coś słodkiego w pracy. To nasz dzień, zastanówmy się, spiszmy sobie to. Ile w ciągu dnia zjedliśmy rzeczy, które mają białka, tłuszcze, węglowodany, witaminy i minerały? A jak się odnosisz do laktozy i do glutenu, jeśli chodzi o Hashimoto? Jeżeli chodzi o Hashimoto, to raczej bym tutaj była skora, żeby zrezygnować, natomiast nie przechodzić stricte na dietę bezglutenową, dlatego że często wtedy kierujemy się nieprawidłowymi wyborami. Wiesz, taki chleb królewski bezglutenowy potrafi mieć iście królewski skład, po którym masz wrażenie, że jak zgasisz światło, to on jeszcze wciąż świecić będzie, więc raczej poszukałabym tutaj produktów dobrej jakości. Albo samemu Jeżeli też. tak, ale wiesz, no, samemu wiesz, jak jest. Możesz kupić masę taką do wyrobu chleba, ale ona wcale nie wygląda dobrze jakościowo. No tak. Więc jeżeli samemu, to ja mam na myśli, tutaj kupuję grykę. Z zakwasem. Tą grypkę sobie namaczam, tak. 2 dni, później ją miksuję, odsączam wodę i piekę z tego chleb, tak? Oczywiście jest zalecenie, żeby w chorobach autoagresywnych zastosować protokół autoimmunologiczny. Wtedy eliminujemy takie produkty typu zboża czy jakieś tam przyprawy, które są z nasionka. Natomiast też spróbujmy nie iść od razu w ten protokół. Spróbujmy po prostu zmienić najpierw dietę na dietę tak zwanych dobrych produktów. Przejdźmy na dietę bezglutenową, ale właśnie zamiast pszenicy zjedzmy grykę albo kaszę jaglaną i kupujmy dobrej jakości, czyli w marketach są to najczęściej te oznaczone bio-eco organic, bo tutaj taka organizacja Food Rentgen robili badania i się okazało, że te wszystkie kasze, które nie miały tego oznaczenia, miały ogromną ilość glifosatu, czyli herbicydu do zwalczania Usłyszałam. chwastów. Tak. No właśnie, tutaj też padła taka odpowiedź, że u mnie tylko białko i warzywa na śniadanie, inaczej po pół godziny od posiłku straszny głód. Dokładnie. Jak tak sobie zjemy treściwe, białkowo-tłuszczowe śniadanie, to trzyma i trzyma. A, jeszcze pytanie o wodę. Co z tą wodą, bo wypijam 3 litry dziennie. No 3 litry nie jest aż tak źle. No trzeba by było tak, kierować się przede wszystkim zasadą, czy te 3 litry to my tak w siebie wmuszamy, czy nam się chce, czy mamy też taki trochę może program wgrany, bo kiedyś też spotkałam się z czymś takim, że ktoś był przekonany, że musi dużo pić, więc cały czas pił, ostatecznie wypijał tych 4 do 6 litrów, co skutkowało tym, że zaczął się bardzo pocić i często chodzi do toalety. I no, taki mocz, który jest totalnie przeźroczysty, to jest na pewno mocz za bardzo rozwodniony, więc nie polecałabym. Trzeba by było też się zorientować, czy to, że piję 3 litry, wynika z tego, jak wygląda w tym momencie moja dieta, czy wcześniej było inaczej, czy to nie jest spowodowane tym, że mam jednak nadmiar białka w diecie, albo mam jakieś zaburzenia glikemii, tak, nadmiar glukozy. Idealnie by było tak między 1,5 litra a 2 litry. Warto by było sobie ustawić taką przypominajkę, tak mniej więcej co godzinę wypić te pół szklanki do szklanki wody, albo cały czas sączyć sobie małymi łyczkami. Przy czym, jeżeli myślimy w konsekwencji, w kontekście odchudzania, Hashimoto, menopauzy, to woda. Woda jest naszym płynem nawadniającym. I tutaj ciepła. Kobietki trzeba to zrozumieć. Może być ciepła, jeżeli ktoś lubi gazowana, też nie będzie zła. Natomiast nie herbata, nie zioła, to jest w porządku, ale herbata maksymalnie jedna dziennie, ponieważ herbata zawiera dużo fluoru, który uszkadza nam tarczycę. I czy to jest zielona, czy czarna, to jedna dziennie. Kawa jedna, maksymalnie dwie, jeżeli ktoś ma problem z nerwowością, z bezsennością, z histaminą, ze stanami zapalnymi, to może warto by było z kawy zrezygnować. Natomiast nie są to płyny nawadniające i mogą pobudzać apetyt. Czyli jeżeli my mamy tą przerwę 6 godzin między posiłkami i wypijemy sobie tam herbatki, kawki, ziółka, to możemy czuć potworny głód. To się dzieje u osób, które mają zaburzoną gospodarkę glukozowo-insulinową. Dlatego jeżeli mamy jakąś swoją terapię ziołową, no tam stosujemy sobie na przykład rumianek, nagietek, to co tam lubimy sobie pić, to dobrze wtedy to przybliżyć się z tym do posiłku. Czyli na przykład na godzinę przed posiłkiem wypić, tak? A nie gdzieś tam pomiędzy. Pomiędzy to tylko woda. Dobra, lekarz tutaj widać. Lekarz kazał mi jeść 6 posiłków dziennie, przytyłam 5 kilo. Po wprowadzeniu 3 posiłków minus 8 na razie, dalej chudnę. Czyli jest jednak potwierdzenie, tutaj dziewczyny potwierdzają to, co mówisz, że
że mniej posiłków lepiej. Co eliminować z diety przy hipoglikemii reaktywnej? No właśnie nadmiar węglowodanów, tak. Bo to węglowodany wywołują hipoglikemię reaktywną. I powiem Ci, że to bardzo łatwo sprawdzić. Nawet testowałam to u dzieci, bo mam też takie dzieci. Czasami są to dzieci, które mają poważne zaburzenia, natomiast to, że one wpadają w hipoglikemię reaktywną, powoduje u nich ogromną agresję i jeszcze większy brak kontaktu. My wtedy, kiedy mamy hipoglikemię, też bardzo często zaczyna nam obumierać część komórek układu nerwowego, co jest bardzo niebezpieczne dla nas, bo w konsekwencji skutkuje to na przykład mgłą mózgową czy jakimiś zaburzeniami koncentracji po wielu latach takiej walki. No niestety hipoglikemia reaktywna również jest jedną z współprzyczyn, no nie główną, tak, ale czymś takim, co taką kropkę nad i stawia na przykład w Hashimoto. Więc nie powinniśmy do tego doprowadzać. I to badałam sobie też również u dzieci. Prosiłam o zjedzenie śniadania białkowo-tłuszczowego i po tym śniadaniu badaliśmy poziom glukozy i insuliny. I prosiłam o zjedzenie śniadania węglowodanowego i po tym też badaliśmy poziom glukozy i insuliny. I jakieś było zdziwienie, że w momencie, kiedy zjedli węglowodany, a przecież IŻ-RZET, czyli ten nasz główny instytut odżywienia, mówi, że powinniśmy jeść węglowodany, bo główka pracuje i to jest stały poziom energii na cały dzień, to jak wytłumaczyć to, że pół godziny do godziny po zjedzeniu takiego węglowodanowego śniadania mój poziom glukozy jest niższy niż przed jedzeniem. I to się nazywa dlatego reaktywna, bo jest to reakcja na to, co spożyliśmy. Nasz organizm wytworzył nadmierną ilość insuliny i wszystko, co tam weszło w krwiobieg, natychmiast insulina odprowadziła w komórki tłuszczowe. Więc to nie liczmy na to, że to, co my zjemy rano, będzie krążyć we krwi i czekać na wieczorny trening. Na pewno tak nie będzie. Wiesz co, jeszcze tutaj mam koleżankę swoją, która pisze, że po 5-miesięcznej chemioterapii i brania sterydów mam teraz problem z wagą i nadwagą. Biorę leki, no i nie wiem co. co radzić dziewczynom właśnie po chemioterapii i po sterydach? Bo ja wiem, że jest to problem. Ja też teściowo miałam właśnie z takim problemem. No i co radzić? Co radzisz jako dietetyk? Wiesz co, terapie sterydowe są koszmarne dla organizmu. Ja wiem, że czasami nie ma wyjścia, a czasami jest wyjście. Czasami lekarz może zastosować coś innego niż terapię sterydową. Czasami, wiadomo, idziemy na skróty, bo medycyna jakby nie zna tutaj rozwiązania, tak? Czyli w chorobach, w których organizm atakuje samego siebie, najłatwiej jest podać steryd, czyli coś, co zadziała immunosupresyjnie, ograniczy ekspansję naszego układu immunologicznego. Natomiast docelowo faktycznie wiemy, że to bardzo mocno psuje nasz organizm i często konsekwencje są tego takie właśnie, że tyjemy i później ciężko jest schudnąć. Więc ja nie znam środków na odwrócenie tego, co się zadziało w naszym organizmie. Tak? Nie znam sposobu na to, żeby naprawić coś, co sterydy zepsuły. Pozostaje nam tylko konsekwencja, czyli zdrowy styl życia, wysypianie się, co jest bardzo istotne, prawidłowe nawadnianie się, kontakt ze słońcem, czyli regularne wychodzenie na zewnątrz, kontakt z przyrodą, chodzenie boso po trawie, to też takie niedoceniane i wyśmiewane jako taki szamanizm, ale powiem Ci, są na to badania. Uziemianie polega na kontakcie stóp z ziemią, przez co oddajemy nagromadzone ładunki i badania pokazują, że po 40 minutach takiego chodzenia zmniejsza się stan zapalny w naszym organizmie, nawet zmniejszają się ataki astmatyczne, więc to są takie wszystkie rzeczy, które my możemy wdrożyć. Plus jeszcze sugerowałabym zastosowanie metody medytacji, wizualizacji, afirmacji. Tutaj polecam dwie osoby. Pierwsza to jest Klaudia Pingott. Można znaleźć jej filmy na YouTube. Ona ma niesamowite te afirmacje i to przestawia nasz mózg, a wiemy, że my jesteśmy w stanie zarządzać naszym ciałem, nawet autonomicznym układem nerwowym, jak udowodnił nam Wim Hof, który pokazał, że poprzez prawidłowy oddech i koncentrację możemy wpłynąć na ciało w taki sposób, że układ autonomiczny zachowuje się tak, jak tego my chcemy. Klaudia Pingott, tak? Klaudia Pingott i drugi to jest Joe Dispenza. On ma też, on napisał mnóstwo książek, one są przetłumaczone na polski, więc ja absolutnie polecam te książki, natomiast ta metoda zarządzania swoim ciałem to jest Wim Hof i on jest Holendrem, z kolei on ma trening oddechowy połączony z treningiem zimna, który wpływa na nasze ciało, więc tymi sposobami jesteśmy naprawdę w stanie bardzo dużo zrobić, nie ma to co mydlić oczu, że nagle dieta to cudownie zmieni.
trzeba znowu holistycznie też podejść i całościowo. Absolutnie. Powiedzieć, że tak się uśmiechnęłam, jak ty powiedziałaś, że chodzenie bosą stopą, ja na przykład uwielbiam, ja w ogóle lubię chodzić bosymi stopami nawet i po domu, więc latem w ogóle nie używam czegoś takiego jak kapcie, a ogólnie piasek i nad morzem, czy nie wiem, trawa, to jest to dla mnie coś cudownego, jeżeli mogę to dotknąć stopą, uwielbiam. Więc... Dokładnie, ale zobacz, to jest też element treningu sensorycznego, jak dużo rehabilitacji też prowadzi się w taki sposób, że tą stopą chodzimy po różnych płaszczyznach. Tak. Tutaj też taki komentarz jest, że jak to brać kaloryczność przy trzech posiłkach przy karmieniu piersią? A uwaga, jeżeli jest karmienie piersią, to nie mogą być trzy posiłki. To raczej powinny być cztery posiłki, to jeszcze wszystko zależy od częstotliwości. Jeżeli już to jest jedno wieczorne karmienie, to jeszcze może trzy, tak. Ale jeżeli jesteśmy w trybie regularnego karmienia piersią, muszą być cztery posiłki. To się nie uda na trzech. Dokładnie. W przypadku IF-8-16 to raczej dwa posiłki mi wychodzą, trzeci się nie mieści. No i okej, jeżeli jest wszystko w porządku, jeżeli czujesz się dobrze, jeżeli masz full energii, a waga spada, jeżeli to było twoim życzeniem, to nie trzeba niczego zmieniać. A tu dziewczyna pisze, u mnie lambia, gnizda ludzka, masakra, jak to wyleczyć? No i tu problem pewnie. Najlepiej udać się do parazytologa, tam widzę, że dr Sopkiewicz również się wypowiada, więc albo właśnie do tej pani tam kilka komentarzy niżej, albo dr Ozimek z Warszawy. Robale buszują ponoć w całym ciele. Ojej, tutaj mamy już więcej. Czy jest sens odrabaczyć się zentelem? Lekarz przypisał. To jest bardzo dużo pytań. Czy zentelem? Słuchajcie, niczym nie odrabaczamy się na wszelki wypadek, dlatego że każdy rodzaj pasożyta leczy się zupełnie innym lekiem i ja to podkreślam, u nas też możecie na kanale, na stronie Ivan Dieta w zakładce kursy online, jest taki kurs dotyczący pasożytów. Ojej, przekręciłam nazwisko, doktor Sopkowiak, przepraszam. Cudny live. Dziękuję bardzo. No właśnie, tutaj pojawił się komentarz od doktor Sopkowiak. Bardzo proszę, wejdźcie do pani doktor na kanał, polajkujcie, na pewno tam się pojawi dużo fajnych informacji, jeżeli szukacie również odrobaczania, szukajcie lekarzy, którzy mają otwartą głowę, otwarty umysł i serce i nie podchodzą standardowo. Tak, tak. Właśnie to jest fajne, żeby znaleźć kogoś takiego, kto nie trzyma się procedur. Ja kiedyś byłam u pani endokrynolog i pani endokrynolog powiedziała, ale proszę pani, tego nie ma w procedurze, więc takich lekarzy po prostu trzeba unikać, nie? Bo ja powiedziałam, że ja nie jestem procedurą. Ale wiesz, jak trudno jest o lekarzy, bardzo, którzy mają bardzo otwarty umysł i nie idą schematami, nie idą standardami i wiedzą o tym, że jest coś jeszcze, że trzeba poszukać, że to nie jest tak, że jak cię boli głowa, to wystarczy, że przepiszę tabletkę na ból głowy, tylko poszukaj, dlaczego ta głowa boli, od czego to się stało, tak? I myślę, że tak się dzieje ze sterydami, że bardzo często sterydy zostają przepisane troszkę na wyrost. Znaczy, ja wiem, że jest sens w danym momencie, ale za tym nie idzie szukanie, co było pierwotną przyczyną, że dlaczego ten układ immunologiczny tak się pomylił i atakuje swój własny organizm. Jezu, ja nie nadążam, czy ty czytasz te komentarze? Tak, niektóre czytam, już jestem, ja jestem na końcu, ty jesteś tam na początku, więc wyłapujemy, tak? Ale komentarzy jest bardzo dużo. Słuchajcie, ja też co czwartek, z wyjątkiem tego teraz, co będzie, co czwartek na moim kanale właśnie tym od pogotowia dietetycznego, czyli ja mam dwa kanały na Instagramie. Jeden to jest mój, Iwona Wierzbicka, i tam jest dużo rad dietetycznych. Drugi to jest pogotowie dietetyczne i to jest kanał od aplikacji, ale tam na tamtym kanale co czwartek o 19 jest tak zwany Q&A, dyżur eksperta, czyli mnie, i ja zawsze odpowiadam na pytania, więc tutaj Sylwia, ciebie zapraszam i twoich followersów również zapraszam. I wiem, że wiele osób czeka na te czwartki z zadaniem pytania. Także jeżeli macie ochotę, to dołączajcie, bo zawsze można co tydzień uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania. A jeszcze ja mam jedno pytanko. Dieta na pierwotną marskość wątroby autoimmunologiczną. Na pierwotną marskość i autoimmunologiczne zapalenie dróg żółciowych. Tutaj... No powiem ci tak, jako dietetyk kliniczny ja spotykam się z takimi przypadkami na co dzień w gabinecie. Jest to dla mnie bardzo często, bardzo smutne,
bo na przykład mam też takich pacjentów, pacjentki, których na przykład głównym celem jest na przykład zejść w ciążę, albo przychodzą zupełnie z innego powodu, ale okazuje się, że przecież było autoimmunologiczne zapalenie albo dróg żółciowych, albo wątroby i na przykład te osoby już są po przeszczepie wątroby, tak? Bo o ile, wiesz, jak masz Hashimoto, mogą tam ci wyciąć i żyjesz sobie bez tarczycy, o tyle bez wątroby nie możesz. Wiem, Autoagresja, wiem. Moja i wiesz... mama właśnie w 2020 roku dwa przeszczepy. Udało się No. dwie, ale były No dwa. i wiesz, i teraz popatrz, na przykładzie twojej mamy, miała dwa przeszczepy, jeżeli to był rodzaj autoagresji, to czy lekarz po zaproponowaniu przeszczepu, wykonaniu operacji, czy dociekał przyczyny, skąd powód autoagresji, czy prosił o to, żeby cokolwiek zmienić? Bo wiesz, Nie, to, że ty sobie powiedzieli, że wszczepisz ma zdrową nowy wątrobę, narząd, żeby wszystko jadła, bo ma zdrową wątrobę. Więc. tak, tylko pierwszą wątrobę coś zniszczyło, jej własny organizm, to dlaczego nagle uważamy, że jej organizm przy drugiej wątrobie jej nie zniszczy. Ja mam pacjentów, którzy biorą leki immunosupresyjne, a jednocześnie mają tak ogromny poziom przeciwciał, że to jest tylko kwestia czasu. I co się okazuje, że na przykład ta wątroba zaczyna nagle no, umierać. Pojawia się jakieś zwapnienia w tej wątrobie i widać, że ona idzie w kierunku marskości. A mimo wszystko lekarz nie zaleca, nie robi nic w kierunku tym, nie prosi, żeby poszukać, a wręcz powie pacjentce, że dieta nie ma znaczenia. I my tak często myślimy sobie, mam Hashimoto, okej, mam Hashimoto, choroba tarczycy. To jest nieprawda. Potraktujmy chorobę tarczycy jako pierwsze ostrzeżenie, pierwszy palec kiwający, ponieważ choroba Hashimoto oznacza, że w twoim organizmie rozpoczął się proces ataku na twoje własne komórki przez twój własny organizm i tego nie da się niczym zatrzymać i nawet leki immunosupresyjne tego nie zatrzymają, tak? Nie, medycyna nie zna lekarstwa na to. Więc jeżeli ty nic nie zrobisz i dalej będziesz funkcjonować, bo wszystko możesz jeść, bo lekarz powiedział, że diety nie ma sensu stosować, to za rok, dwa, trzy, pięć, dziesięć pojawi się kolejna choroba, kolejna i kolejna. I w jednym organizmie można mieć trzy choroby autoagresywne. Nie ma problemu, żeby były cztery i pięć. Tak. One bardzo często też idą parami, albo i właśnie w większej ilości, więc tak. Mi ginekolog zlecił badania na posłuchaj, żeby była glista. Dobra, tutaj jesteśmy. Mając Hashimoto, niedoczynność i hiperinsulinemizm, lepiej jeść mniej posiłków. Aktualnie jem bardzo często i waga nie leci w dół, a tak polecił diabetolog. No właśnie z tego, co tutaj Iwonka mówi, to warto jeść mniej. Tak. Mniej, więcej, a mniej. Więc. Czyli rzadziej, a więcej. Ja wiem. Bardziej treściwie i mniej węglowodanów. Czyli bardziej skupiamy się na białku i dobrym tłuszczu, tak? Tak, ale żeby to nie poszło w kurczaka, tak? Żeby to nie poszło w Tak. dietę Dukana. To ma Tłuszcz być dobry. dieta, która jest bogatsza w tłuszcz, ma białko, może mieć jeszcze też troszkę węglowodanów, dużo warzyw, ale nie same węglowodany, tak jak lekarze tutaj zalecają. No dobrze, tutaj jeszcze pytanie o robaki. Widzę, że cię temat zaciekawił. Temat robaków to jest bardzo ciekawy, słuchaj. Czyli, a w ogóle gdzie zrobić takie badania? Bo to jest też czasami problem. No to dobrze, słuchajcie. Jeżeli kogoś temat robaków bardziej zainteresował, to ja zapraszam na kanał Iwan Dieta i tam w zakładce kursy online macie materiał dotyczący pasożytów. Ja nagrywam takie webinary, one są rozplanowane do końca roku i one zwykle trwają między 2 a 3 godziny, więc ciężko tutaj w takich poradach udzielić sensownych rad. Jasne. Więc jeżeli kogoś temat bardziej interesuje, to ja zapraszam tam. Natomiast tak na szybko mogę powiedzieć, że ja pacjentów proszę, żeby wysyłali kał do laboratorium Felix w Warszawie i żeby pobierali kał w okolicy pełni księżyca i ta dieta powinna mieć trochę więcej wtedy cukru i trochę więcej tłuszczu, żeby wyciągnąć te pasożyty i żeby one pojawiły się w świetle przewodu pokarmowego. Kolejnym badaniem to jest badanie z krwi. Robi je równocześnie i to badanie z krwi to jest glista IgG, nie IgE, tylko IgG, Giardia lamblia
IgG, dlatego że IgM najczęściej nie wychodzi. To są takie w sumie najpopularniejsze badania. Oczywiście czasami badam jeszcze dużo szersze spektrum pasożytów, ale tak jak mówię, tu ciężko o tym mówić. No a tu też pada pytanie, i co z tą dietą? No, wydaje mi się, że odnośnie diety też sporo powiedziałam już, więc przede wszystkim dieta powinna być taka, która nie wywołuje pierdów, więc sprawdźmy, jak my się czujemy po tym, co my jemy, bo jeżeli po tym, co jemy, mamy brzuch jak balon, to trzeba poszukać czegoś innego. Jeżeli mamy problemy z jelitami, to powinniśmy zastosować dietę rozdzielną, czyli rozdzielamy sobie białko od węglowodanów, czyli typowy obiad pod tytułem mięso, kasza i kompot nie wchodzą w grę, tak? Jeżeli mamy problem z jelitami, jemy rzadziej, co 4, co 6 godzin. Jeżeli mamy problem z insulinopornością, tak samo. Jeżeli mamy hipoglikemię reaktywną, tak samo. Natomiast na wszelki wypadek zawsze coś wtedy mamy w torebce, gdyby nas dopadła taka hipoglikemia. Jesteś? Coś mi zniknęło. Jeżeli chodzi o dietę, to również warto zastosować schemat odżywiania, który się nazywa IF, czyli Intermittent Fasting, polegający na tym, że ta przerwa nocna jest między 12 a 16 godzin i tutaj wspomniałam o tym, że czasami możemy jeść nieco gorzej, a rzadziej, i zachować dłuższe przerwy między posiłkami i to często przynosi dużo lepsze efekty niż jedzenie lepiej, a częściej i małych porcji. Fajnie. To bardzo dziękuję Ci, słuchaj, już chyba będziemy kończyć. Czy jeszcze są jakieś pytania? Bo widzę, że coś się dzieje. Widzę, że tutaj pojawiło się pytanie o Helicobacter pylori. Słuchajcie, jeżeli chodzi o Helicobacter pylori, możecie wejść na nasz YouTube i tam jest film dotyczący właśnie Helicobacter pylori. Jeśli chodzi o dietę w dnie moczanowej, to taka sama dieta, jak do tej pory mówiłam. Również ogranicza się nieco węglowodany, ale ogranicza się wtedy też wywary, bo dna moczanowa najczęściej się bierze od wątroby. Wątroba jest najbardziej obciążona, kiedy jest nadmiar węglowodanów w diecie. Nadmiar nie znaczy, że mamy je wyciąć do zera. Ograniczyć po prostu. Słuchajcie, bo pojawiają się już tutaj pytania w stylu Q&A, czyli takie już bardziej indywidualne pytania. Ja sobie, Sylwia, jeżeli chcesz, mogę się umówić na jeszcze jakiegoś jednego live'a, na przykład wtedy sobie zrobimy jeden konkretny temat i tylko w tym temacie będziemy rozmawiać. Natomiast jeżeli chodzi o Q&A, to ja Was zapraszam co czwartki na mój kanał Pogotowie Dietetyczne, z wyjątkiem teraz tego jednego czwartku, ponieważ prowadzę i webinar dla Decathlona, i swoje własne webinary. No właśnie, ja też widzę, że ktoś nie bardzo słyszę Ciebie. Więc tak myślę, że czas by było chyba się pożegnać. Halo, halo? Tak. tak. I zapraszam też wszystkie moje dziewczyny w imieniu Iwony na jej kanały. Obserwujcie, bo dziewczyna ma dużo do powiedzenia, więc tutaj nam by czasu nie starczyło na wszystko. A myślę, że jeżeli już taką chęć wyraziłaś, to bardzo chętnie spotkamy się z Tobą raz jeszcze u mnie na kanale, to już tam jakoś porozmawiamy sobie gdzieś w wiadomościach prywatnych, zobaczymy, może jakiś temat zaproponujesz, ja ewentualnie dam to do przedyskutowania u nas u mnie na Instastory, zobaczymy, jakie będzie zainteresowanie, no i tyle chyba, słaby sygnał, no wiem, coś się dzieje. I tak prawie godzinka dobrze wytrzymało. Tak, tak. Także cieszmy się z tego, co mamy. Cieszmy się z tego, co mamy. Bardzo dziękuję Ci, że przyjęłaś zaproszenie. Dziękuję. Było super merytorycznie i no, naprawdę mnie zmotywowałaś do kilku rzeczy. Także dzięki serdeczne. Oczywiście live'a zapiszę i wszystkiego dobrego. Cześć, cześć. Zapisuję live'a, dziewczyny. Hej.